Dobrze was wszystkich widzieć, nie wiem czy mnie słyszycie. Słychać mnie? Nie słychać? Nie, tam nie słyszą. To spróbuję się przemieścić jakoś tam do was bliżej, ale nie mogę tego ruszyć. Słuchajcie, w dzisiejszy poranek, przez cały poranek dyskutowaliśmy z mówcami na temat tego, czy jelenie i komary będą zbawione. Mieliśmy dobry poranek. Dyskutowaliśmy wczoraj. Słuchajcie, mam dzisiaj, wierzę, ważne przesłanie, ale potrzebuję prosić o krótką modlitwę, nie musicie wstawać. Ale wierzę, że jest coś takiego jak szybkie słuchanie. To znaczy, wiecie, jak mówca mówi i ma zbyt wiele treści, a ma ograniczony czas, to w tym momencie potrzeba albo żeby mówca mówił szybciej, albo żeby słuchacze szybciej słuchali, więc będę się modlił o to drugie, okej? Okay? Stańmy krótko w modlitwie, w sensie pochylmy głowy. Duchu Święty, chcemy Ci honorować. I chcemy Ci dziękować, że jesteś. Chcemy Ci dziękować, że Ty dzisiaj zwołałeś nas tutaj, zgromadziłeś nas tutaj, że jesteśmy tutaj, w tym miejscu. I że możemy wzrastać w temacie przymierza, że możemy wzrastać w relacji do Jezusa i przygotowywać dla Niego drogę, aby wrócił. Panie, uczyń nas dzisiaj narzędziami i otwórz nasze duchowe uszy, nasze duchowe oczy, nasze duchowe serca. I prosimy Cię o taki wyjątkowy czas słuchania Twojego głosu w tym czasie. O to się modlimy razem, właśnie w imieniu Pana Jezusa, do Ciebie, Ojcze, w niebie. Amen. Prosimy więcej na odsłuchu, żebym mógł lepiej siebie słyszeć. Bardzo dziękuję. Ważny temat mam. Czuję drżenie przed tym tematem. Twoje życie jest za krótkie, abyś nie płonął dla czegoś. Twoje życie jest zbyt krótkie, abyś nie płonął dla czegoś. Apokalipsa świętego Jana, w objawieniu świętego Jana czytamy, że oczy Pana, oczy Chrystusa są pełne ognia, są jak płomień ognia. A mamy się stawać tacy jak On, do Niego podobni. To znaczy, że potrzebujemy być ludźmi pasji, potrzebujemy być ludźmi ognia, potrzebujemy wpatrywać się w Jego oczy i czerpać ten ogień od Niego. Bo Jego oczy, Jego serce, Jego twarz, Jego wzrok jest dzisiaj utkwiony na Ciebie. Jest utkwiony i patrzy Ci Jezus prosto w oczy. I to są oczy pełne pasji, pełne ognia. On jest pełen żarliwej pasji dla Ciebie. Zaufał Tobie, dał Ci Ducha Świętego. I wiecie, powiem to w ten sposób, pusta obrzędowość, taka pusta religijność, ona nienawidzi pasji. Ona nienawidzi pasji. Polityka nienawidzi pasji. Ale to, co Bóg robi, to On uwalnia taką płomienną pasję dla właściwych rzeczy w naszym życiu. Wiecie, wśród hejterów najgorsi są ci, którzy mają misję i dla niej płoną. Nie? Tacy są najgorsi. Wiecie dlaczego? Ponieważ oni są gotowi zapłacić cenę. Tak jest. I nie inaczej jest z ludźmi Boga. I wierzę, że Bóg pragnie rozpalić dzisiaj coś w naszych sercach, pragnie coś złożyć w naszych sercach i nauczyć nas, jak to podtrzymywać. Wierzę, że Bóg pragnie wzniecać dziś pasję. I wierzę, że kiedy Bóg daje nam coś wyjątkowego, otrzymaliśmy ten wyjątkowy dar, obecność Ducha Bożego w nas, obecność samego Boga w nas, to wierzę, że kiedy On wypełnia nasze wnętrze, to potrzebujemy nauczyć się, jak prowadzić nasze życie w oparciu o ten wyjątkowy dar, który otrzymaliśmy, który został złożony w każdym z wierzących, w każdym z ludzi Chrystusa. W Księdze Kapłańskiej, w pierwszej Księdze Kapłańskiej, w rozdziale 6, wersecie 13 jest napisane, że ogień powinien płonąć nieustannie na ołtarzu. Że ogień powinien nie gasnąć, powinien być cały czas nieustannie podtrzymywany i rolą kapłanów jest podtrzymywać ten ogień. Jesteś kapłanem. Jesteś kapłanem Boga. Każdy z nas w tym miejscu jest kapłanem Boga. Mamy kapłaństwo powszechne, mamy kapłaństwo służebne, ale każdy z nas jest kapłanem. Ołtarzem Twojego ciała jest Twoje serce. To jest ołtarz Twojego ciała. Pamiętacie drugi rozdział Księgi Apokalipsy, Objawienia, kiedy święty Jan widzi, że rzeczywistym niebezpieczeństwem ludzi wierzących jest to, że utracą pierwszą miłość. To jest rzeczywiste niebezpieczeństwo. Ludzie, którzy mają pasję, mają to płomienne serce,
To są ludzie, którzy nie stracili tej miłości, a ci, którzy tracą, to jest niebezpieczeństwo. Ci, którzy mają ten ogień, mają tą pasję, oni w stanie są dojść tam, gdzie ludzie poprzez takie stonowane życie nie są w stanie nigdy dojść. Tylko mając pasję, tam dojdziesz. Ale co ważne, ogień zawsze spada na ofiarę. Ogień zawsze spada na ofiarę. Jak wielu z was chciałoby być nieustannie ożywianymi Bożym ogniem w swoim sercu? Kto z was chciałby być nieustannie ożywianym przez Boży ogień w sercu? Większość z nas, z tego co widzę, szczególnie w tej części. Ale przesłanie jest dla wszystkich. Zatem drogą do podtrzymywania tego ognia w twoim sercu jest nieustanne składanie czegoś na ołtarzu twojego wnętrza, na ołtarzu twojego serca. Podtrzymywanie płomienia twojego serca poprzez umieszczanie rzeczy, którymi ten ogień można podtrzymać, można go rozpalić, można go wzmocnić, bo ofiara przyciąga ogień. Amen. Smith Wigglesworth, on miał takie kapitalne zdanie, że jeżeli podczas spotkania Bóg mnie nie porusza, to ja poruszam Jego. Genialne zdanie. Co to znaczy? On wiedział, że Bóg pragnie rozpalić serca ludzi, że On pragnie nas dotykać, pragnie nas wypełniać, ale jeżeli to się nie dzieje, to oznacza, że potrzeba, aby ktoś stanął w miejscu złożenia ofiary. Dlatego wielbił całym sercem. Dawał z siebie wszystko w tym uwielbieniu. Wręcz sam stawał się tą ofiarą dla Pana. I wiecie, są ludzie w naszych wspólnotach, kościołach, którzy na przykład przychodzą tylko na nauczania. Nie? Albo spóźniają się na uwielbienie. Nie masz tak? Nie patrzę na ciebie, bo potem będzie to, wiesz, w gazetach. Są tacy, którzy przychodzą, wiecie, na uwielbienie tylko po to, aby zaśpiewać fajne piosenki i wyjść. Ale to nie o to chodzi w uwielbieniu. Nie? To nie to jest klucz, nie to jest ten cel. Tu chodzi o ofiarę uwielbienia. Tu chodzi o ofiarę, o złożenie ofiary przed tronem Boga. Więc to nie jest trudne być, wiecie, zaangażowanym w uwielbienie, gdy przyjeżdża jakiś człowiek, nie wiem, z Ameryki, albo z Australii, albo ze Skierniewic. Nie? To nie jest trudne, nie? Ja szukam ludzi, którzy będą gotowi poświęcić swój czas, swoją energię, swoje siły, swoją pasję, swoje serce w czasie, kiedy to albo ja, albo ktoś inny będzie głosił, albo nie będzie tam nikogo. Potrzebujemy stanąć w miejscu złożenia ofiary, bo to właśnie nazywa się ofiara uwielbienia. I jest taki fragment, to jest 13, w ogóle jest rozdział, 13 listu do Hebrajczyków. Naprawdę lubię ten rozdział. Często do niego wracam, bo to jest ostatni rozdział tego listu. I on jest takim podsumowaniem tego wszystkiego, co w tym liście się znajduje. Jest wiele ważnych rzeczy, też bardzo symbolicznych. I jest taki fragment, to jest 15-16 werset. I posłuchajcie, jak on brzmi. Przez niego więc składajmy Bogu ofiarę czci ustawicznie. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Ale zaraz później jest kolejny werset, który mówi tak. Nie zapominajcie o dobroczynności i o wzajemnej więzi, gdyż Bóg cieszy się takimi ofiarami. Bóg cieszy się takimi ofiarami. To jest liczba mnoga. Tak? Takimi ofiarami. Nie taką ofiarą, tylko takimi ofiarami. Ten fragment ukazuje trzy rzeczy. Trzy rzeczy, które dla Boga są ofiarą, a którą swoim życiem Mu składamy. One są dla Niego ważne. Czasami, wiecie, popełniamy błąd jako wierzący, kiedy myślimy, że jedynie pełne ekspresji, ekscytacji, uwielbienie przyciąga Boży ogień w twoim życiu. Posłuchajcie mnie, proste posłuszeństwo Panu przyciąga ogień w twoim życiu. Proste posłuszeństwo Panu. Prosta zmiana priorytetów, prosta zmiana wartości. One przyciągają ogień w twoim życiu.
Ogień Pana. I tu w tym fragmencie są właśnie trzy rzeczy, o których dzisiaj chciałbym wam więcej powiedzieć, o które Bóg nas poprosił, żebyśmy je nieustannie pielęgnowali, tak aby ten ogień mógł płonąć w nas. Pierwszym jest ofiara uwielbienia. Drugim jest ofiara, którą ponosisz z tytułu robienia dobrych rzeczy. A trzecim jest ofiara, która wynika z budowania wspólnych więzi, ale tam jest dosłownie to greckie słowo koinonia, które oznacza wspólnotę. To jest ofiara, którą składasz Bogu przez to, że budujesz wspólnotę. Ale fragment, nie? Więc to są te trzy ofiary, o których składanie Bóg nas poprosił. Uwielbienie, dobre czyny i wspólnota. I co ciekawe, aż dwie z tych rzeczy odnoszą się do rzeczywistości, w której na co dzień żyjemy. One są powiązane z ludźmi. Jedna jest skoncentrowana na Bogu, jest nią oddawanie chwały, ofiara naszych warg, naszych ust. Ona jest składana, aby złożyć dziękczynienie dla tego, który jest Bogiem, dla Niego, aby uhonorować to, kim On jest. Ale dwie z nich tyczą się naszych połączeń, naszych relacji, wzajemnej wymiany i życia między ludźmi. To są rzeczy, z których nie możesz rezygnować w swoim życiu. To są rzeczy, z których nie możesz rezygnować w swoim życiu. Bo to są rzeczy, te, o których mówię, które są nierozerwalnie związane ze słowem przymierze, o którym rozmawiamy podczas tej konferencji. Wiele aspektów było już poruszanych na temat przymierza, ale pozwól, że zwrócę dzisiaj twoją uwagę na temat tego, czym jest przymierze i jak buduje się przymierze z Bogiem. Więc czym jest przymierze? Wiemy, że Pan stworzył ludzi, nie? Stworzył ludzkość. Stworzył też zwierzęta, o których tak długo rozmawiamy na tej konferencji. Ale stworzył ludzi. Nie? Stworzył ludzi, stworzył ciebie, stworzył mnie. I ziemia też jest stworzona przez Niego. Ona nadal należy do Niego. Tak? Ziemia należy do Pana. Wszystko, co napełnia ziemię, jest Jego. On jest właścicielem wszystkiego, ale w tym czasie ziemia i to, co jest na niej, jest pod naszą opieką. Jeżeli posiadam dom i ty wynajmujesz ode mnie ten dom, to ja nie mogę w każdej chwili przyjść do tego domu, który jest mój, i wejść do niego z butami. Nie, to, co muszę zrobić, to muszę przyjść, zapukać do ciebie i poprosić cię o możliwość wejścia. I kiedy się na to zgodzisz, to jest przymierze. To jest przymierze. Mogę wejść do twojego domu. Mogę spędzić z tobą czas. Usłyszałem takie zdanie ostatnio, że Pan nie czyni niczego w naszym życiu, w życiu ludzi, z wyjątkiem odpowiedzi na modlitwę. I długo z tym zdaniem chodziłem. Długo się nad tym zastanawiałem. Dużo myślałem na temat tego zdania. Oczywiście On jest suwerennym Bogiem. Może zrobić wszystko. Jest Bogiem. Ma pełne możliwości. Ale On jest Bogiem tak bardzo związanym z nami poprzez relacje, poprzez, wiecie, wspólne życie, które razem prowadzimy, przez wspólną historię, którą razem tworzymy, razem z Nim, że On jest bardzo zainteresowany każdą sytuacją, w której my zapraszamy Go do tego świata, aby wkroczył, aby zmienił nasze okoliczności, aby coś odbudował w nas, aby otworzył jakieś drzwi, które są zamknięte. Nie chcę powiedzieć, że Bóg nie może wkroczyć bez zapowiedzi. Nie to mam na myśli. Może robić, co chce, jak chce, tylko Bóg wie, jak chce. Nie? Także może być wszystko. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, ja mam dom, ty go wynajmujesz, więc ja nie mogę wejść z butami bez pukania i zaproszenia. Ale jeżeli podejdziesz, otworzysz drzwi i ugościsz mnie szklanką wody, będę szczęśliwy, ugościsz mnie kolacją, nie wiem, rosołem, czymkolwiek, przełożysz coś, żeby spędzić ze mną trochę więcej czasu. Jeżeli podejmiesz jakąś decyzję, żeby coś dać z siebie więcej dla tej relacji, którą tworzymy, to ja będę wiedział o tym, że ta nasza relacja ma dla ciebie wartość. Jeżeli poniesiesz jakąś ofiarę na rzecz tej relacji, mojej z tobą, to będę wiedział, że ta relacja ma dla ciebie znaczenie. Tym jest przymierze. Tym jest właśnie przymierze z Bogiem. Związek, który się inicjuje przez otwarcie drzwi. Taki jest początek. Zdumiewające jest dla mnie to, że nawet narodziny Jezusa nie miały miejsca o tak po prostu. Bóg nie zaczął od tego, że po prostu stwierdził, o, pewnego dnia przyjdę. To było poprzedzone wieloletnimi modlitwami, oczekiwaniem, wołaniem,
prośbą o to, aby Pan przyszedł. Prorocy prorokowali, Pan przyjdzie, Mesjasz przyjdzie. Ludzie byli w oczekiwaniu, ludzie wiedzieli, że coś się stanie, wiedzieli, że coś się zbliża. W wielu narodach było w tamtym czasie takie poczucie, że nadchodzi coś ważnego, coś się wydarzy, ale nikt nie wiedział co. I oto mamy wydarzenie. Duch Pana zstępuje na Marię, która poczęła i urodziła syna. Niedługo później są w świątyni, pamiętacie, tam spotykają Symeona, spotykają prorokinię Annę. Anna całe życie się modliła o to, aby przyszedł Mesjasz. Symeon, jak zobaczył dzieciątko, powiedział, oto moje oczy po prostu ujrzały to, na co czekałem przez całe życie, już mogę umierać, jestem gotowy. Moje życie się spełniło. Pamiętacie, byli pasterze, byli trzej królowie. Kurka, ale nam się świątecznie zrobiło, a to połowa czerwca. To pogadajmy o mędrcach. Dotknijmy tego. Jak spadnie śnieg, to będzie cud dzisiaj, ale nie modlimy się o to. Nie. Mędrcy, nie? To byli członkowie rodziny królewskiej i oni przez 2 lata podróżowali, aby spotkać się z Jezusem, z niemowlęciem, aby zobaczyć Mesjasza. I tak myślę o tym, że wiecie, oni nie byli jak królowa Saba, która podróżowała po to, żeby spotkać się z Salomonem, aby znaleźć mądrość. Pamiętacie? Nie? Zdumiewa mnie to, że oni ruszają w tą 2-letnią podróż, aby zobaczyć się z królem, który po ludzku nic im nie da. Nic im nie da. Nie powie jakiegoś złotoustego kazania. Wiecie, nie naprawi jakiejś sytuacji, jakiejś, która się pojawi w tym czasie, nie da przesłania na całe życie. Dopiero później Jezus będzie tym, który będzie uzdrawiał, który będzie uwalniał, który będzie rozmnażał jedzenie. Ale w tamtym czasie nic z tego nie miało miejsca. Oni przyszli do Niego z uwagi na to, kim On był, a nie z uwagi na to, co On zrobił. To mnie zdumiewa wśród właśnie tych mędrców, tych królów. Posłuchajcie tamtej historii z Mateusza, 2 rozdział, od 1 wersetu. Zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda. Oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. I 7 werset. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł, udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę, a oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. A gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali, weszli do domu, zobaczyli dziecię z matką jego Maryją, upadli na twarz, oddali mu pokłon i otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu złoto, kadzidło i mirrę. Wiecie, werset 10 zasługuje na to, żeby się tutaj nad nim chwilę zatrzymać. Bo on mówi, że kiedy oni zobaczyli gwiazdę, to było jeszcze zanim zobaczyli Jezusa. Nie? Oni zobaczyli gwiazdę, ta gwiazda była zapowiedzią tego, że oni ujrzą Jezusa. Nie? To była taki zwiastun tego. To tam jest napisane, że oni się bardzo ucieszyli. Nie? Ale to greckie słowo oznaczające bardzo, ono ma tam 2 znaczenia. Pierwszym znaczeniem tego słowa bardzo to jest słowo gwałtownie. Oni się gwałtownie ucieszyli. A drugie tłumaczenie tego słowa to jest słowo nadmiernie ucieszyli. Bardzo mi się to podoba. Wyobraźcie to sobie. Niosą dary przez 2 lata. Mirrę, kadzidło, złoto przemierzają przez cały ten czas. I jak to jest, że w pewnym momencie widzisz tą gwiazdę i tak się nadmiernie cieszysz z tego, że za chwilę wszystko stracisz. To jest ta radość królestwa. To jest ta obfitość, ta hojność, ta ekstrawagancja królestwa. Ona sprawia, że moce ciemności dosłownie drżą. I to jest ten moment, który mi się w tym słowie niesamowicie podoba. Ich przesadna reakcja radości. Ich taka przesadzona reakcja radości. Krzysiek jest psychoterapeutą, pogadamy potem, nie? Ale taka, wiecie, ekstrawagancja w życiu z Bogiem. Ludzie myślą, że przesadziłeś, że przewiąłeś w tej radości na spotkaniu. Radość jest czasem irytująca, nie?
Patrzymy na ludzi, którzy się tak ekstrawagancko cieszą i to nas irytuje. To pobożna modlitwa. Starasz się skupić swój wzrok na Panu, a obok Ciebie sąsiad macha skrzydłami. A za chwilę obok słyszysz gościa, który się śmieje, jak kura. Zbawiona czy niezbawiona, ale jednak. Albo kaczka. Wyobraźcie sobie śmiać się jak kaczka? Ja takie coś słyszałem, ale nie powtórzę. Albo taki Andy. Musicie go kiedyś poznać. Z Andy współpracuję na rzecz jedności chrześcijan. Staramy się razem budować mosty. I Andy jak wchodzi w głębokie uwielbienie, to zadajesz sobie pytanie, czy to jest taniec uwielbienia, czy jakaś nowa kościelna sztuka walki. Więc wiecie, ci królowie, oni idą, oni niosą złoto, kadzidło, mirrę i te trzy dary. I pomyślcie o tym ze mną, bo to jest dla mnie niezwykłe. To mnie bardzo porusza, bo ci ludzie, ci trzej królowie, to jest królewska rodzina, nie? I ona idzie i w swej majętności, w swym bogactwie, w tym, kim są, w tym autorytecie, w tej niezwykłej doniosłości, ona przychodzi, aby uniżyć się przed rodziną królewską. To jest król, który składa pokłon przed królem. Pamiętacie kobietę, która rozlała ten drogocenny olejek na stopy Jezusa? W tamtym czasie nikt w tym pomieszczeniu, które wtedy był, włącznie z uczniami, każdy z nich widział, że to jest przesada. Każdy powiedział, że to jest przesada, to jest coś niewłaściwego. To było zbyt wiele. Kościele, ja naprawdę wierzę, że to jest czas, żebyśmy byli znani z nadmiaru. Z nadmiaru. Znanym z bycia trochę nadmiernym. Trochę za bardzo. Bo się bardziej boimy przesady niż braku, nie? Ta kobieta, ona wylała trochę za dużo. Trochę za bardzo. Ona wylała ten olejek. Uczniowie byli oburzeni z powodu nadmiaru. Ale wiecie, co jest ciekawe? Że nie napisano żadnej innej historii, która działa się wtedy w tamtym pokoju poza tą. A ta została zapamiętana na zawsze. Bo ona wylała zbyt wiele. Bo ona rozlała to dla Jezusa. Bo ona zdecydowała się stracić dla Niego. Ona podjęła tą ofiarę dla Niego. Ona złożyła coś, co rozpaliło ogień. Rozumiecie? To było właśnie to. To było właśnie wtedy. To był ten olejek. Jak byłem 3 miesiące temu w Asbury, w Stanach Zjednoczonych, tam miało miejsce to potężne przebudzenie, o którym pewnie wielu z was słyszało. To było takie poruszenie. Wyobraźcie sobie miasteczko Wilmore, 6000 ludzi. Główna ulica przez środek tego miasteczka. Po dwóch stronach budynki kampusu uniwersyteckiego. Główna ulica, więc przejeżdżają samochody. Ale poruszenie Boga jest tak wielkie, że do tego miasteczka przyjeżdżają telewizje z całego kraju i każda telewizja w Stanach Zjednoczonych, najbardziej lewicowe telewizje nawet, powiedziały o tym wydarzeniu i nie skrytykowały go. Bo to było tak potężne doświadczenie Boga w tym miejscu. Ludzie zatrzymywali się w samochodach, wysiadali, żeby uklęknąć na asfalcie albo uklęknąć na trawie, która była tuż przy nim, aby oddać Bogu chwałę, bo wiedzieli, że Pan tam jest. Potężne doświadczenie. Miałem okazję to zobaczyć na własne oczy. Nie byłem w stanie się dostać do głównego audytorium, gdzie trwało spotkanie uwielbienia, ponieważ żeby wejść, musiałeś czekać w prawie 1,5-kilometrowej kolejce, która ciągnęła się przez 12 godzin, żeby móc dostać się do środka. Ci ludzie składali Bogu ofiarę uwielbienia przez poświęcenie swojego czasu i czekali tam i dzień, i noc, bo to trwało nieustannie. Więc szedłem do pewnej kaplicy, która była otwarta, gdzie był streaming tego, co się działo w tym głównym audytorium. I tam będąc, natrafiłem na pewien fragment, było świadectwo, był czas świadectw. Można było wejść i złożyć świadectwo. Wiecie, audytorium, poziom zerowy i balkony wokół tego audytorium. Stanął chłopak, student. I powiedział, że przyszedł tutaj w takim dużym niepokoju, ponieważ ma trudną sytuację finansową. Ale że kiedy tutaj był, kiedy przeniknął tą obecnością Pana, kiedy zachwycił się tym, co Bóg robi, to stwierdził, że nie musi się martwić, ponieważ ma Boga, który ma moc uczynić wszystko i że On go poprowadzi, że On go zabezpieczy i że wraca stąd z takim niezwykłym poczuciem pokoju. I kiedy kończył to świadectwo, ktoś z balkonu rzucił
spory plik pieniędzy w stronę sceny. Wiecie, i te pieniądze, one, to było wysokie, ten balkon był wysoko, więc te pieniądze się, wiecie, tak rozsypały, nie? Nad nim. I 1200 ludzi, które siedziało w tamtym miejscu, kiedy zobaczyło to, co się dzieje, zaczęło wstawać, wyciągać swoje portfele, podchodzić do sceny i rzucać pieniądze. I ludzie rzucali pieniądze na tą scenę. Ten chłopak chwycił się za głowę, nie wiedział, jak sobie ma z tym poradzić. I wtedy zobaczyłem kobietę, która prawdopodobnie była profesorem tego uniwersytetu, bo ona podeszła do niego, położyła ręce na jego ramionach i tak stojąc, popatrzyła mu w oczy i nie było tam mikrofonu, więc nie wiesz, co ona mówiła, ale zdawało się odbierać to, jakby ona powiedziała: słuchaj, właśnie teraz Bóg przyszedł do ciebie i zabezpiecza twoje życie. Te pieniądze są dla ciebie, możesz je zebrać. To był taki moment niezwykły. Więc ta kobieta, ona wylała za dużo, tak? Ona wylała zbyt wiele. Ona zdecydowała się na taką ekstrawagancką hojność. A ci mędrcy, oni przemierzają 2 lata wspólnej drogi, niosąc dary, niosąc te skarby. I wiecie, ale oni nie przychodzą zostawić Jezusowi małej złotej monety, nie? To nie tak. Oni niosą złoto, to jest rodzina królewska. Oni niosą złoto, oni niosą kadzidło, oni niosą mirrę. To złoto później wystarczy prawdopodobnie na długi czas, aby zaopatrzyć rodzinę Jezusa. I oni podchodzą do Jezusa. Pierwsze, co robią, to upadają na kolana przed Nim. Skłaniają swoje głowy, uwielbiają Jezusa, a potem otwierają swoje skarby. Złoto, kadzidło i mirrę. I wiecie, tragiczne w życiu ludzi Kościoła jest to, kiedy ludzie Kościoła się modlą z zamkniętymi rękami. Nie wiem, czy myśleliście o tym kiedyś, ale ktoś przychodzi do ciebie i mówi: mam problem, nie mam z czego opłacić rachunków w tym miesiącu. A ty mówisz: jasne, bracie, pomodlę się za ciebie, żeby Bóg rozwiązał twój problem. To tak nie działa, nie? Spotykam wielu ludzi, którzy mówią tak: Jezus na nas już wszystkiego dokonał. On zrobił wszystko, więc my naprawdę już nie musimy dawać, nie musimy oddawać dziesięciny, nie musimy być hojni, nie musimy pościć, nie musimy być we wspólnocie, nie musimy chodzić do kościoła na nabożeństwo, na Eucharystię, nie musimy tego robić, żadnej z tych rzeczy. I powiem ci tak, to jest do wybronienia teologicznie, to jest prawda, bo żyjemy w łasce. Każdy z nas żyje w łasce. Nie musisz tego robić. Naprawdę nie musisz. Ale tragedią dla mnie jest to, że wielu ludzi tak bardzo wzmacnia ten punkt swoich przekonań, tak bardzo wzmacnia ten punkt teologii, że ona zaczyna ich powstrzymywać przed budowaniem swojej własnej historii przymierza z Bogiem. A rozwijasz swoją historię z Bogiem poprzez ofiarę, poprzez poświęcenie. Poprzez kontynuowanie przymierza z Nim. Poprzez to, że gościsz Go w swoim domu. Że dokładasz do ognia, który płonie na ołtarzu twojego serca. On jest Bogiem przymierza. On jest Bogiem, który zawiera przymierze z nami. Pewien układ, pewną relację z nami. Ty będziesz moim synem, moją córką, a ja będę twoim Bogiem. Ty będziesz moim kapłanem, ja będę twoim Panem. Przymierze to nie jest automat, w którym otrzymujesz odpowiedź tak szybko, nie? Na niektóre odpowiedzi czekam miesiącami. Są rzeczy, w których czekam lata na otrzymanie odpowiedzi od Pana. I tak rzeczywiście jest. Ale kluczem jest to, że kiedy On puka, to wie, że znajdzie z drugiej strony kogoś, kto otworzy Mu drzwi. I będziemy mogli siedzieć razem i wypijemy herbatę. Chciałbym powiedzieć, zjemy rosół, ale skończy się taka fajna atmosfera. Rozumiecie, możemy po prostu razem spędzić czas i ja mogę go gościć w moim domu. Mogę serwować potrawy, mogę mu usługiwać. A potem on zaprasza mnie do siebie przed tron i mogę przyjść do niego i spędzić z nim czas. I to jest przymierze. Patrzę na czas, żeby się wyrobić. Ale mam jeszcze chwilę. Opowiem wam historię, która wstrząsnęła moim życiem w tym roku. I nie zapomnę jej do końca moich dni. Nie mam czasu, żeby ją opowiedzieć w całości, więc opowiem tylko mały procent. Jak wiecie, remontujemy naszą salę dla wspólnoty Głos na Pustyni.
To jest potężne przedsięwzięcie, potrzeba potężnych pieniędzy. Remont nas przerósł kilkukrotnie. Inflacja zabrała nam to, co wiecie, co oszczędziliśmy. A w zeszłym tygodniu okradli nas. Płaciliśmy pieniądze firmie, poleconej firmie, która ogłosiła upadłość. Straciliśmy 75 tysięcy. W takim czasie właśnie to jest taki czas, gdzie uczę się tego, że przychodzę, aby powiedzieć: Boże, chcę Ci złożyć ofiarę mojej radości w tym czasie. Będę się radował, będę się cieszył, bo Ty prowadzisz. To są te momenty, gdzie te rzeczy są testowane. Ale pamiętam, jakiś czas wcześniej dostałem numer telefonu do osoby, która swego czasu była jedną z 30 najbogatszych Polaków. Jedną z 30 najbogatszych osób w naszym kraju. To jest wierząca osoba i dowiedziałem się, że może pomóc, bo pomagała wielu różnym inicjatywom. Pojechałem na spotkanie, bo ten człowiek zaprosił mnie do swojego domu. Usiedliśmy razem i w pięknym domu. I on mówi tak: zanim przejdziemy do tematu, pozwól, że opowiem Ci historię moich trzech kryzysów. Streszczę je bardzo krótko. Pierwszy kryzys, o którym opowiedział, miał miejsce jakiś czas temu, kiedy ludzie, to małżeństwo prowadziło bardzo bogobojne życie, ale New Age zgubił jego żonę. Ona podjęła decyzję o odejściu, o zostawieniu rodziny. Pierwszy kryzys, więc oddał się pracy, ale w tym, kiedy oddał się pracy, jego firma zaczęła bardzo prosperować, aż do tego stopnia, że zarabiał potężne, potężne pieniądze. I powiedział coś takiego: podjąłem decyzję, że poza dziesięciną, którą oddawałem, będę hojny, bo nasz Pan jest hojny. I zasiewałem potężne pieniądze i katolikom dawałem, i protestantom dawałem. Byłem tym bardzo taki hojny, więc mówi, to były naprawdę potężne środki, dlatego że to miliony zarabiał każdego miesiąca. Nie? To były potężne środki, więc on dużą część z tego dawał. I mówi, aż przed kryzys zmieniło się prawo, w wyniku zmiany prawa z dnia na dzień właściwie znalazłem się na skraju bankructwa. To był drugi kryzys. Kiedy jesteś w takim miejscu, chcesz się zakopać pod ziemię, tak im powiedział. Chcesz schować się pod kołdrą i z niej nie wychodzić. Po prostu to jest bardzo trudny czas, bardzo trudny moment. Od razu pojawiły się firmy, które przez zerwane kontrakty, które musieli zerwać, wytoczyły sprawy sądowe. Włączył się urząd skarbowy, który na kilkaset milionów złotych wytoczył proces związany z VAT-em, nie, czy z podatkami. Mówi, jak jesteś w takim miejscu, to wiesz o tym, że po prostu możesz tylko wołać do Boga, a jesteś na totalnym dnie. I mówi, więc miałem 7 spółek. Wszystkie spółki straciły na wartości, bo ta pierwsza pociągnęła wszystko w dół. I mówi, więc miałem bardzo mało. Zastanawiałem się, z czego będę funkcjonował, z czego będę żył. Ale chcę Ci powiedzieć, tak mi powiedział, patrząc mi w oczy, że nawet wtedy, mimo tego, że miałem tak niewiele, nie zrezygnowałem z ofiar hojności. Oddawałem dziesięcinę i dawałem bardzo mało, on pokazał mi palcem, bardzo mało tym miejscu, w które zasiewałem wcześniej. Bo oni też stanęli w trudnej sytuacji, bo zawsze im mogłem ich błogosławić, a teraz stanęli w kryzysie. Ale chciałem, żeby wiedzieli, że nasz Pan jest zawsze hojny. I mówi, dawałem bardzo mało. I kiedy wołałem do Boga, mówi, potem zmarł mój tato. I kiedy zmarł mój tato, okazało się, że miał też niemałe środki. Więc mieliśmy spadek z bratem. I cieszyłem się z tego, ale wtedy więc z tego spadku, jak dostałem ten spadek, stwierdziłem, że muszę być hojny, te wszystkie różne miejsca straciły tak wiele przez moją stratę, więc mówi, że dużą część tego, co otrzymał, po prostu przekazał jeszcze raz tym miejscom, żeby błogosławić, bo Bóg jest hojny, zaznaczał to za każdym razem. I mówi, a wtedy, kiedy to się stało, wydarzył się kolejny kryzys. Dowiedzieliśmy się z bratem, że mamy siostrę, o której nie wiedzieliśmy, która przyszła do nas, do naszego domu, żeby poprosić o pieniądze. Nie dał się z nią dogadać, więc w wyniku procesu sądowego ona ostatecznie otrzymała 1/3, ale mówi, ja nawet nie miałem z czego jej tego dać, ponieważ to, co miałem, przekazałem na królestwo. I kiedy wychodziłem z domu od niego, on był pełnym pokoju człowiekiem, pełnym pokoju, takiego nadzwyczajnego dla mnie w tej sytuacji. Ja przyjechałem do niego z problemami, że nie możemy zebrać, wiecie, 50 tysięcy na jakąś tam rzecz w remoncie. Wyjechałem szczęśliwy. Ale on spojrzał mi w oczy na koniec przy drzwiach i powiedział, ale pamiętaj, nawet dzisiaj w tej sytuacji przekazuję złotówki do tych miejsc, żeby oni wiedzieli, że mój Bóg jest Bogiem hojnym. To jest ofiara uwielbienia. Nikt nie zbuduje przymierza z Bogiem za ciebie. Nikt nie zbuduje przymierza z Bogiem za ciebie. Znajdziesz to w całej Biblii. Ludzie spotykali się z Bogiem,
składali ofiarę i ustanawiali przymierze. I zawierali przymierze z Bogiem. On jest Bogiem, który czyni z nami przymierze. On złożył doskonałą, wieczną ofiarę, raz na zawsze, żebyśmy mogli z niej korzystać w każdej chwili. A my jesteśmy kapłanami, którzy przynosimy ofiarę dla Niego naszym życiem, tym, kim jesteśmy. Jeżeli chcesz się upewnić, czy z Twojej strony jesteś w tym przymierzu, to przyjrzyj się temu, co ostatnio dodałeś do ognia. Kluczowym elementem każdego przymierza jest ofiara. Kiedyś bardzo skonfrontował mnie taki fragment, w którym Bóg mówi, że bardziej pragnie miłosierdzia, współczucia niż ofiary. Pamiętacie ten fragment? Czy Bóg powiedział, że ofiara, którą Mu składamy, jest nieważna? Nie, ale powiedział, że nasza ofiara jest ważna, tylko musi być umieszczona w pewnym konkretnym kontekście. Nie? Ona jest jak diament, który jest umieszczony w pierścieniu. On musi być umieszczony w odpowiedniej pozycji, aby wydobyć piękno tego diamentu i aby ten diament naprawdę był tak niezwykły w odbiorze. I taką samą pozycję dla Twojego oddawania Bogu chwały ma wspólnota. Społeczność wierzących. Ofiara, którą Ty chcesz składać Bogu w uwielbieniu, potrzebuje odpowiedniego kontekstu wobec innych ludzi. To się może wydawać odległe, ale dokładnie jest taka sama zależność w pierwszym liście Jana, kiedy Jan pisze, że jeżeli ktoś mówi, że kocha Boga, a nienawidzi swojego brata, to jest kłamcą. Pamiętacie ten fragment? Bo nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz, jeżeli nienawidzisz brata, którego widzisz. I w ten sposób, w jaki żyjesz wobec otaczających cię ludzi, to ten rodzaj przymierza, jakie z nimi budujesz, on wyznacza to, jaką ofiarę uwielbienia będziesz w stanie oddać Bogu. I to, jak tą ofiarę będzie widział Bóg. Pamiętacie, Słowo Boże mówi nam w ten sposób, że jeżeli idziesz złożyć Bogu ofiarę uwielbienia, a wiesz o tym, że twój brat ma coś przeciw tobie, to pamiętacie, co macie zrobić? Macie zostawić ten dar przed ołtarzem, pojednać się z bratem, to znaczy masz taką sytuację, że Jezus puka do twoich drzwi, a ty wiesz, że masz coś ze swoim sąsiadem, co jest zadrą i musisz to uporządkować. I Jezus mówi, czekaj, nie będę wchodził, wpierw idź do brata, uporządkuj tą sytuację, a potem wróć do domu i ja przyjdę do ciebie i pogadamy. To jest ten rodzaj przymierza. Więc list do Hebrajczyków mówi tak, że ofiara wzajemnych więzi, ofiara wspólnoty jest ofiarą miłą naszemu Panu. I to jest potężne wyzwanie dla tego pokolenia wierzących, dla mnie, dla was, dla kolejnego pokolenia, bo żyjemy w bardzo indywidualistycznej kulturze. W bardzo. Kulturze, która broni się przed zobowiązaniami. Kulturze, która chce intymności, ale nie chce przymierza. Kulturze, która chce benefitów, bez zobowiązań. Kulturze, która chce przywilejów, ale nie chce przynależności. Ale w Królestwie to tak nie działa. Kiedy myślę o tym, że jestem we wspólnocie, to nie myślę o tym, że to jest udział w jakiejś grupie szkoleniowej, w której przychodzę po to, aby rozwinąć coś we mnie. Nie? To nie tak. To jest bardziej takie miejsce, które ma ustanowić pewien kontekst dla mojego życia. To jest pewne miejsce, które ma umieścić go w odpowiednich relacjach, aby w nich mogła zachodzić nieustanna wymiana. To znaczy, że jest coś, co wnoszę do życia innych i coś, co biorę z życia innych i przyjmuję do mojego życia. Czyli wiecie, biorę coś z mojego życia, odrywam ten kawałek z mojego życia i zostawiam go innym. Ale wiem, że w zamian dostanę coś, co musi być tak cenne, że jestem gotowy płacić cenę, aby to mieć. Tym jest wspólnota. Ostatnio byłem na jakiejś posłudze gdzieś, w jakiejś parafii, w jakiejś wspólnocie parafialnej i zapytałem się tak, kiedy spotyka się Twój Kościół? I wiecie, była cisza. Mówię, no kiedy spotyka się Twój Kościół? I ona sobie powiedziała tak, o 7, o 9, o 10:30, o 12 i o 18. I ja mówię, no dobrze, ale kiedy spotyka się Twój? Powiem wam coś. Jeżeli parafie nie staną się wspólnotami, to każda taka parafia, która nie stanie się wspólnotą, w przeciągu 15-20 lat umrze. Z
Spotykam wielu ludzi, którzy prowadzą życie samotnych strzelców i nie przynależą albo nie chcą przynależeć do żadnej wspólnoty. I takie to jest coraz bardziej potęgujące się zjawisko. Jeżeli nie masz wspólnoty, chcę cię zachęcić. Znajdź swoje miejsce i wejdź w Boży plan. Znajdź swoje miejsce i wejdź w Boży plan. Bo wspólnota to jest jedyne miejsce, w którym jesteś w stanie wprowadzić to słowo w życie. Jeżeli nie masz wspólnoty, nie będziesz w stanie być posłuszny Bogu we wprowadzeniu tego w życie. Ostatnio jeden z pastorów tak się dzielił ze mną, powiedział, przyszło do mnie małżeństwo i powiedziało, pastorze, chcieliśmy podziękować za cały czas w kościele, ponieważ zmieniamy kościół. On powiedział, tak, to gdzie teraz będziecie? Oni mówią, w kościele u Chucka Pearsa. A on mówi, ale to, gdzie ten kościół jest? W Teksasie jest. Wyprowadzacie się? Nie, przez internet. Przez internet będziemy. Jest taki fragment, że jeżeli ktoś z was choruje, niech sprowadzi kapłanów kościoła, a modlitwa z wiarą podniesie tego człowieka i przyniesie mu zdrowie. Jeżeli nie masz wspólnoty, jeżeli nie masz lokalnej społeczności, lokalnego kościoła, to chcę cię zapytać, kapłanów, którego kościoła sprowadzisz, aby przynieść ci uzdrowienie? W Apokalipsie jest napisane 7 listów do kościołów. Pamiętacie, anioł wysyła listy z przesłaniami do konkretnych kościołów w Filadelfii, w Efezie, w różnych miejscach. Pamiętacie te fragmenty? To znaczy, że jeżeli w tamtym czasie nie byłeś częścią lokalnego kościoła, nie byłeś częścią konkretnego kościoła, to nie usłyszałeś przesłania od Boga, bo to przesłanie przychodziło do kościołów. Korzystając z ostatnich 2 minut, które nieubłagalnie uciekają, musicie być nadmierni w tym, wiesz, też w tym. Kocham was, wiecie, że kocham. O tym chcę właśnie powiedzieć na koniec. Że jeżeli w uwielbieniu możesz być nadmierny, jeżeli w dobrych czynach możesz być nadmierny, to we wspólnocie też możesz być nadmierny. Chcecie wiedzieć, jak wyglądała nadmierność pierwszego kościoła właśnie w tej dziedzinie? Powiem wam. Pamiętacie, w jaki sposób uczniowie trwali ze sobą w modlitwie, zanim zstąpił na nich Duch Święty w 2 rozdziale Dziejów? Oni byli jednomyślni. Pamiętacie to? Byli jednomyślni. I wtedy zstąpił Duch Święty i to było potężne, potężne wylanie. A 2 rozdziały później, pamiętacie moment w 4 rozdziale Dziejów, kiedy zstępuje Duch Święty, tak, że aż się zatrzęsła ziemia pod nimi? Pamiętacie ten fragment? I wiecie, jaki sąsiedni werset, który opisuje tą sytuację? Jest taki. Jedno serce i jeden duch ożywiał wszystkich wierzących. Jedno serce i jeden duch ożywiał wszystkich wierzących. Ludzie sprzedawali swoje majątki, także wszystko traktowali jako wspólne. Rozumiecie, to była ofiara wspólnoty, na którą zstępował Boży ogień. A Jezus mówi, że On pragnie rzucić ogień na ziemię. Pragnie, żeby już zapłonął. I wierzę, że czeka Kościele na naszą ofiarę jedności. Alleluja. Na koniec króciutki fragment z książki Niezwykłego Człowieka, pastora Billa Johnsona, którego bardzo szanuję, bardzo cenię. Krótki fragment i schodzę z sceny. To jest ten moment przymierza między ludźmi. Wiecie, to się tak testuje, nie? Posłuchajcie. Przez 17 lat byłem pastorem w Weaverville w Kalifornii. Obecnie od 22 lat jestem pastorem w Redding w Kalifornii, a idea długoterminowego zaangażowania jest dla mnie bardzo atrakcyjna, ponieważ wierzę, że mieści się ona w sercu Ojca. Mój starszy współpracownik Chris Vanaton i ja służymy razem od 39 lat. Dan Farrelly, główny członek naszego starszego zespołu przywódczego, był w kościele Bethel, zanim tu przyjechałem i jest ze mną od 22 lat. Charlie Harper był w zespole przywódczym w Weaverville
i przybył do Reading, aby pomóc. Jest kolejnym, który służył wiernie przez prawie 40 lat. Moje dzieci, Erik, Brian i Lee, były na pokładzie tego Bożego poruszenia przez całe życie, ale od 20 lat zajmują się tym zawodowo. Mamy starszych, którzy służyli przez wiele dziesięcioleci. W rzeczywistości większość naszego niesamowitego zespołu była tam od wielu, wielu lat, służąc wiernie. I ta lista nie ma końca. Odkryliśmy, że kiedy razem służymy, mamy większy wpływ jako osoba numer dwa, niż osoba, która w innym środowisku byłaby osobą numer jeden. Chodzi o to, że wiele z tych osób mogło pójść dokądkolwiek i wiele osiągnąć dla Królestwa, rozpoczynając własną służbę i nikt by ich za to nie winił. Ale wiemy, że są chwile, kiedy to jest w sercu Boga dla jakiegoś człowieka. Szanujemy to i świętujemy to wspólnie, ale wielu z naszego zespołu postanowiło pozostać tutaj w relacjach, realizując swoje marzenie budowania społeczności uwalniającej innych do działania. W wielu środowiskach synowie muszą odejść, aby gdzieś indziej zostać ojcami. Zdrowe środowisko Kościoła daje możliwość ojcostwa u siebie w domu. I ostatnia część. Serce Boga pragnie, aby grupa ludzi odkryła, co można osiągnąć przez czasami bolesny proces wspólnego życia z innymi ludźmi pełnymi mocy. Są konflikty, jest ból, są wielkie zawody i rozczarowania, ale jest też szacunek, wzrost, przełom i nieoczekiwane błogosławieństwa. I z całego serca pragniemy pójść tak daleko, jak to możliwe, aby pozostawić coś dla kolejnego pokolenia. Amen. Bardzo dziękuję.